Witam Was serdecznie. Bardzo fajne grono, dziękuję, że jesteście. Mam do Was dwa takie pytania, żebym trochę więcej się dowiedział od Was. Czy mamy na sali korpolutki? Ja nie powiedziałem, że musicie się zgłaszać, ale okay. Są korpolutki, fajne. I jeszcze, czy mamy mieszkańców Leningradu? Fantastycznie. Dla niewtajemniczonych powiem, że Leningrad to jest właśnie miejsce, w którym się znajdujemy. Zresztą dla inwestora nieruchomościowego fantastyczny w ogóle obszar miasteczka Wilanów, czyli ponad 300 hektarów miasta zbudowanego od nowa zgodnie z planem, co się nie zdarzyło w Polsce od czasów, kiedy w latach 50. zabrakło cegieł na odbudowę Warszawy w sposób taki, jaki wymyślili komuniści zaraz po wojnie. Jeżeli kiedyś mieliście okazję oglądać plany Warszawy, te z lat końcówki lat 40., lat 50., to część tego udało się wybudować, tak? Ale potem zabrakło cegły i przeszliśmy na wielką płytę. Słuchajcie, ja mam dzisiaj dla Was taki temat dotyczący tego, jak rzucać korporacje. Nie powiem, że to będzie przewodnik, ale może kilka powodów, dlaczego ja to zrobiłem i zostać takim rentierem, który... Ja kiedyś pojechałem do takiego hotelu dr Irena Eris, i tam spotkałem paru rentierów i oni tam na tych masażach i siedzą w tych wannach, się tam, no, ideał, tak? Po czym ci goście mówią, że oni muszą co jakiś czas wyjeżdżać, bo po tym, jak zostali rentierami, to pracują tyle, że po prostu, jeżeli by tego nie robili, to by się wykończyli. Faktycznie rentierstwo to jest tak, że albo możecie popaść w alkoholizm, albo możecie popaść w pracoholizm. Wybór należy do was. Ja, słuchajcie... Pierwszy kontakt taki z inwestorem nieruchomościowym miałem właśnie w korporacji. Zdarzyło mi się taki incydent z Pentagonem Coca-Coli, czyli z tym miejscem, gdzie siedzi dział marketingu, i tam poznałem taką pracowniczkę, która była opiekunem mojej praktyki. I ona sobie siedziała przed komputerem i sobie klikała takie zdjęcia właśnie trawa, krowa, trawa, krowa, trawa, krowa. I się pytam, co robisz? Ona mówi, że wybiera prezent dla siostry na ślub i chce jej kupić stado krów. I stado krów oczywiście jest w pakiecie z nieruchomością, więc stwierdziłem, fajnie, w ogóle nie wiedziałem, że tak można. I to mnie trochę zainspirowało do tego, żeby zająć się nieruchomościami. Krów nie mam, aczkolwiek krowy są bardzo fajne dla inwestorów gruntowych. Jeżeli gdziekolwiek kupujecie grunt, to zapytajcie, czy ktoś obok krowy nie może wypasać bezpłatnie na waszym terenie. Macie idealnie przyciętą, zadbaną nieruchomość. Słuchajcie, ja jestem po pracy w kilku korporacjach międzynarodowych, zresztą jak parę osób tutaj. W przeciwieństwie do Sławka Montury, ja nie zużyłem tylu garniturów, ile ty musiałeś u siebie, bo ja raczej z IT, więc my koszule flanelowe wycieraliśmy. Ale jest parę takich rzeczy, za które ja korporacje bardzo lubię i z chęcią bym dla nich spokojnie wrócił do szklanych budynków. Po pierwsze, korporacja to jest takie coś, co sprawia, że ciągle mamy co robić. Zresztą mówi się, że jak macie 200-osobową firmę, to ona się zajmie samą sobą. Nawet nie musicie mieć żadnego problemu biznesowego, który ta firma miałaby rozwiązywać. I faktycznie czasami ma się takie wrażenie, że kalendarz jest pełen spotkań. No i jest pełen. Poza tym są fajne biura. I w przeciwieństwie do biur, które mam jako przedsiębiorca, ktoś się sprząta za mnie. A już jako przedsiębiorca niestety muszę trochę więcej się nakombinować, żeby te biura trochę wyglądały. No jest samochód i komputer, aczkolwiek ja bolałem, że nigdy mi nikt nie chciał dać do korków warszawskich samochodu z automatyczną skrzynią biegów. I pierwsza rzecz, jak odszedłem z korporacji, to było, że kupiłem sobie wreszcie samochód z automatyczną skrzynią biegów. Są imprezy dla dzieci, są jakieś prezenty, bardzo fajnie, to też jest w korporacji miłe. Są niezłe stałe zarobki, tak? Jest też taka iluzja tego, że tych pieniędzy mamy dużo. Ja w korporacji spotkałem osoby, które zarabiały nawet 30 tysięcy złotych i nie potrafiły utrzymać ani złotówki na koniec miesiąca nadwyżki finansowej. Także wierzę niektórym ministrom, że do pierwszego może nie starczyć. No jest dobra kawa. Chociaż akurat w korporacjach zawsze jest to, że badania wykazują, że połowa osób twierdzi, że kawa jest dobra, połowa, że jest zła. Jak zmienią kawę w końcu, to się okazuje, że ta druga połowa twierdzi, że jest dobra, a pierwsza, że jest zła. No i w kuchni można posłuchać ciekawych historii, które mnie zawsze inspirowały, bo w kuchni to jest takie miejsce, gdzie się marzenia po prostu snują. Ludzie mówią, co to by zrobili, jakby z tej korporacji odeszli, tak jakby im źle było.
I niestety ja byłem takim człowiekiem, że jak ktoś mówił, że coś by zrobił, to ja mówiłem, okej, to ja to zrobię. I trochę nie pasowałem po prostu do tego środowiska, to chodziło o to, żeby mówić. Ja nie do końca zrozumiałem tej gry, że to się mówi. No i od czasu do czasu możecie natrafić na takiego fajnego szefa pomiędzy tymi wszystkimi innymi. Tym innym szefem był na przykład taki gość, że kiedy w trakcie jednej podróży odebrałem telefon negocjując nieruchomość, po zamknięciu rozmowy telefonicznej, odłożeniu telefonu, patrzę na jego takie wielkie oczy i ten mój szef tak mówi, ty nie musisz tu pracować. Ja mówię, nie było tego w ofercie pracy, że muszę pracować w tym miejscu. To jak ja cię będę kontrolował? Jak się domyślacie, narodowość tego szefa jest łatwa do określenia. Natomiast są szefowie też, którzy mogą naprawdę mentalnie pchnąć was w górę. Ja za to korporację bardzo szanowałem. Natomiast jedna rzecz, która mnie w korporacji męczyła, to oczywiście, czy to, co ja robię, to w ogóle coś wnosi do świata. Bo to jest fajne, jak już zarabiacie odpowiednie pieniądze, to możecie się zastanawiać nad tymi rzeczami kolejnymi, czy tak naprawdę to, co robicie, to coś wnosi do świata. Akurat ja pracowałem w Microsoftie, Microsoft miał takie hasło, że umożliwiamy ludziom i biznesom realizację swojego pełnego potencjału. Ja stwierdziłem, że świetnie, to jest właśnie to, co chcę robić i złożyłem rezygnację. I poszedłem realizować misję Microsoftu. Natomiast wyniosłem stamtąd bardzo fajne rzeczy, oczywiście poza kilkoma bardzo inspirującymi szefami nauki narzędzi, nauki networkingu, które posłużyły mi potem właśnie w rozwoju na przykład Global Investor Club. Ja też, słuchajcie, w korporacji robiłem sobie takie projekcje, czy ja w ogóle jestem w stanie osiągnąć swoje marzenia. Czy będąc, akurat jak jesteście na etacie, to jesteście w stanie bardzo łatwo zaprognozować wasze zarobki do końca życia praktycznie. Tak? Mniej więcej do roku 45, 50 nasze zarobki rosną, potem zaczynają spadać, a potem to mamy obiecaną tą emeryturę, co jej nie będzie. Tak? I akurat przyrost waszych zarobków jesteście w stanie bardzo łatwo określić. Tam podwyżka inflacyjna, co 3 lata jakiś awans, zmiana pracy i tak dalej. Podobnie koszty. Mniej więcej koszty się rozkładają u ludzi tak samo. Polacy zmieniają swoje mieszkanie, swój dom raz na 7 lat. To już są statystyczne badania. Mniej więcej mamy około tam 2 dzieci, więc też możecie takie koszty policzyć. Oczywiście w zależności od miasta te koszty na przykład wychowywania dziecka są mniejsze lub większe. Ja na przykład koszty mojego dziecka przeliczam na liczbę nieruchomości, które muszę rocznie opłynnić. Jest też bardzo fajny wskaźnik. Natomiast korporacja ma też dwie wady, poza niektórymi szefami, że ma takie dwa atrybuty. Jeden to się nazywa złoty łańcuch, drugi to jest szklany sufit. Tak? Niestety Polska dla wielu korporacji, także międzynarodowych, jest tylko i wyłącznie rynkiem sprzedaży, więc bardzo często ten szklany sufit pojawia się dosyć szybko. No a złoty łańcuch, o ile nie ma automatycznej skrzyni biegów, to jako inwestorzy jesteście sobie w stanie na pewno kupić coś lepszego, aczkolwiek nie namawiam do tego, żeby porzucać korporacji, dlatego że ja akurat znalazłem się w takiej sytuacji, gdzie nie było alternatyw. Nie było Global Investor Clubu, nie było żadnych konferencji i po prostu trzeba było to stworzyć, no więc odszedłem. Jak analizowałem, bo ja zacząłem inwestowanie równolegle z karierą korporacyjną, więc mi było dosyć łatwo przerzucać się pomiędzy różnymi tematami, natomiast takie moje wskazówki, jeżeli byście chcieli wzorować się na mnie, to ja zacząłem od tego, że rozpocząłem zarządzanie domowym budżetem i kontrolą wydatków. Przesadnie, po prostu liczyłem każdą złotówkę. Ela mi w tym dobrze pomagała, bo jak Eli dacie kartę kredytową z limitem, to przyniesie wam drugą jeszcze, tak? To jest po prostu żona idealna. Potem popatrzyłem, ile tak naprawdę musiałbym sprzedać takich nieruchomości na przykład, żeby pokryć moje koszty. I wyszło mi, że bardzo mało. Że generalnie tak naprawdę to jeszcze było 15 lat temu, także też łatwiej, że nie musicie dużo się namęczyć, jeżeli chodzi o nieruchomości, żeby pokryć swoje koszty utrzymania i osiągnąć wolność finansową. Ja zacząłem inwestowanie od gruntów, dlatego że pracując w korporacji nie miałem za dużo czasu, odkryłem, że grunt to jest taka rzecz, którą możemy się zajmować raz na jakiś czas, wystarczy tylko pilnować, żeby wam odpowiadali na pisma, znać trochę przepisów, wczytywać się w to i odpowiednio reagować. A nazwałem to grunty rentierskie, ponieważ ja też podpatrzyłem pod kątem sprzedaży. Na przykład jak macie sprzedaż ratalną, zresztą inne branże są bardzo fajne, jeżeli się inspirujecie jako inwestorzy. Ja się zainspirowałem tym, że w branży AGD, w branży w ogóle takich dóbr konsumpcyjnych wchodzą raty 0%. Czyli tak naprawdę ktoś finansuje was, obniżając nie tyle cenę produktu, co obniżając koszt miesięczny, który musicie opłacać za dany produkt. Tak, oczywiście
Potem jak już odkryli to oni, potem odkryłem to ja, potem odkryło to Apple i wdrożyło system abonamentowy. Tak, fantastyczna rzecz, że płacimy za abonamenty. W zeszłym tygodniu przeczytałem, że IKEA już wprowadza meble na abonament. Ja się zastanawiam, kiedy płytki na ścianach będziemy mieć na abonament. To jest fantastyczna sprawa. Natomiast ja to urzędu gruntów. Mianowicie, jak kupowałem grunty dosyć tanio, dokonywałem na nich przedkształceń, to sprzedawałem je bazując nie na cenie, z którą osoby mogą mi na to zapłacić, tylko ile one miesięcznie mi mogą za grunt płacić. I sprzedałem ileś gruntów z terminem płatności 20-letnim w miesięcznych ratach. I dzięki temu bardzo szybko osiągnąłem wolność finansową, nie pracując za dużo. Uważam, że jest to rewelacyjny pomysł, jeżeli ktoś chce skorzystać, to warunki licencji mogę też przedstawić. Spokojnie, możecie tego używać. Ja pracowałem dalej w tej korporacji przy tych gruntach i było to bardzo fajne, bo tak naprawdę pracowałem w takim dziale, który Microsoft hucznie otworzył, potem go hucznie zamknął i ja ani jednego, ani drugiego tak naprawdę nie zauważyłem, bo ja się skupiałem na pracy. Reszta się skupiała na szukaniu pracy, a się skupiałem na pracy. Właśnie dzięki takim gruntom. Jeżeli nie musicie się martwić na co dzień o to, czy stać was na coś, to bardziej łatwiej się podejmuje pewne decyzje, albo się też pewnych decyzji nie podejmuje, bo nie musicie. Nie musicie chaotycznie wykonywać ruchów. Kolejną taką rzeczą, którą zajęłem się później, to był tak zwany, ja to sobie nazwałem lazy flipping, tak? Bo jest masa fliperów teraz, bo ja oceniam, że to może być nawet około 15 tysięcy osób, które ganiają po rynku za mieszkaniami, potem ganiają za płytkami, jeszcze nie w abonamencie, za meblami. Wszyscy mają tą samą szafkę z IKEA i wszyscy ciężko pracują nadzorując ekipy remontowe. Ja stwierdziłem, że pracując w korporacji nie mam czasu nadzorować ekip remontowych. Zresztą po pierwszych moich flipach miałem tego totalnie dość. Zresztą po pierwszych moich wynajmach też miałem tego totalnie dość. I zająłem się czymś takim jak lazy flipping. Znalazłem miejsce, gdzie nie było nikogo. Miasta w okolicach 100 tysięcy, 200 tysięcy mieszkańców, mieszkania o powierzchni większej niż 100 metrów kwadratowych i się okazało, że bardzo często jestem jedynym kupującym. To było też jakiś czas temu, także to też teraz jest większy tłok. Jeżeli kupowałem takie mieszkanie, sobie je dzieliłem, mogłem negocjować tak naprawdę dowolne warunki płatności, wyspecjalizowałem się w drugą stronę, że to ja zapłacę tobie, no może nie za 20 lat, bo na to niestety ludzie nie szli, ale spokojnie szli na to, żebym zapłacił im za rok, za dwa lata. Ja sobie w tym czasie to mieszkanie remontowałem, sprzedawałem i okazywało się, że bardzo często w ogóle nie musiałem płacić za to mieszkanie własnymi pieniędzmi. To było też fantastyczne, też tą licencję od razu tutaj wam sprzedaję. No i takim kolejnym krokiem to jest oczekiwanie, to robię teraz. Oczekuję na okazję, tak? Jestem, na przykład występuję tutaj na scenie, bo przynajmniej trzy osoby z was przyniosą mi w ciągu najbliższego tygodnia jakąś ciekawą okazję. To jest strasznie leniwe. Ela miała prezentację o tym dla wygodnych, nie? Ja tutaj wam robię prezentację dla leniwych totalnie. Przyniesiecie mi jakieś trzy ciekawe okazje, które zapewnią mi roczne utrzymanie spokojnie. Tak? To jest takie bycie czekającym, ogłaszającym, halo, tu jestem. Przyniesiecie coś ciekawego, bardzo z chęcią to kupię. I jest taka rzecz, którą wyniosłem z Microsoftu. Ja pracowałem w takim dziale, który był pierwszym i najlepszym klientem Microsoftu. To był wewnętrzny dział IT, który zakładał, że sam Microsoft musi kupować swoje produkty na samym początku i być takim żywym dowodem, że one działają. I stwierdziłem, że to jest bardzo fajna sprawa, żeby kupować rzeczy na początku, kupować rzeczy najlepsze, negocjować najfajniejsze warunki, ale też pokazywać, że jest się ze swoim dostawcą. Czyli mam teraz sporo stałych dostawców, którzy wiedzą, że jeżeli mają coś dobrego, jeżeli przyjdą do mnie, to naprawdę musi się coś bardzo złego wydarzyć, żebym ja nie skorzystał z ich oferty, nie skorzystał szybko i nie zapłacił dobrze. Tak, to są takie rzeczy. Czyli szybka decyzja i dobra płatność wypłacona szybko, to jest bardzo ważna rzecz. Zresztą o sourcingu będzie chyba opowiadał Tomek w następnym bloku. I tu była jakaś animacja. Zrobiłem też bardzo ciekawą rzecz, mianowicie zacząłem wchodzić na scenę i występować. To się okazało też bardzo fajne dla inwestora nieruchomościowego, bo tak jak jesteście tutaj, jest na sali kilku moich partnerów biznesowych, kilku dostawców i to jest fantastyczne, to się uzyskuje stojąc na scenie, nie tam. Bo jak jesteście też na networkingu, to sobie pogadaliście pewnie z kilkoma osobami i jak wskazują badania psychologiczne, prawdopodobnie pogadaliście z osobami, które i tak już znaliście i do których macie numery telefonu, więc zalecam zmienić tą strategię na następne dwie przerwy i networking wieczorny, czyli starać się porozmawiać z osobami, których nie znacie. To jest znacznie skuteczniejsze, jeżeli chodzi o biznes. Ja zacząłem też szkolić. Szkoliłem małe grupy.
I pretekstem było to, że miałem masę wiedzy, bo raczej tych procesów nikt tam wcześniej nie przechodził, tych inwestorów nieruchomościowych dużo nie było. Zresztą większość inwestorów nieruchomościowych do tej pory na polskim rynku to są inwestorzy z przypadku, czyli ludzie, którzy na przykład odziedziczyli nieruchomość, bądź została im ona w wyniku tego, że zmieniali nieruchomość na lepszą, na przykład mieszkanie na dom i mieszkanie sobie zostawili. Tak? To jest przypadkowe, to nie jest jakaś strategia zamierzona, że 20 lat temu wpadli, a kupię mieszkanie, potem kupię dom, mieszkanie zostawię. Tak? To raczej później przyszło. Ja zacząłem szkolić, zacząłem też prowadzić taki bardzo indywidualny mentoring. Jeżeli był ktoś, kto przyszedł z fantastycznym pomysłem, jak na przykład Artur, który będzie występował za chwilę, czy Mikołaj, który zamknie nasze wystąpienia, przychodzili z pomysłem albo przychodzili z energią, to starałem się z takimi osobami wejść po prostu w głębsze relacje, bardzo często zainwestować swój czas, czy też swoje pieniądze, czy też otworzyć na przykład zasoby swoich dokumentów, bo inwestor na rynku nieruchomości po 3-4 latach działania potrzebuje nieruchomości do przechowywania dokumentów nieruchomości. To jest też takie dosyć dziwne prawo, ale w Polsce liczy się to, co jest w dokumencie. Więc zacząłem taki mentoring prowadzić. Uczyłem sporo osób, o nieruchomościach można gadać w nieskończoność. Jeżeli sami przerobiliście 3 flipy, to w zasadzie moglibyście pewnie zacząć szkolić, a większość szkolących z flipów już właśnie jest po tych 3 flipach. Także dosyć dużo tej wiedzy. Natomiast tak, jeżeli chodzi o moją strategię, to ona była tak, oparta przede wszystkim o to, żeby nie pracować za dużo. Tak? Czyli jeżeli lubicie brzydkie słownictwo, to najłatwiej jest nabyć te umiejętności właśnie nadzorując ekipę budowlane. Tak? Jeżeli nie, to trzymamy się jak najdalej od tych ekip budowlanych. I tak naprawdę, jeżeli robicie taki to, co ja sobie nazywam lazy flipping, ja mam nadzieję, że to za chwilę się pojawi w słowniku, tak? To będzie Wikipedii na pewno, to jest takie kilka bardzo ważnych aspektów. Mianowicie, po pierwsze, niekoniecznie musicie dokonywać czegokolwiek z nieruchomością. Tak? To jest takie odkrycie, że to nie sama nieruchomość musi zmienić swój stan. Po drugie, jeżeli zmienia ona swój stan, to niekoniecznie musi zmienić stan fizyczny. To nie znaczy, że ta ekipa remontowa musi tam wpaść i cokolwiek z tą nieruchomością zrobić. Bardzo często wystarczy, że zmieni swój stan prawny, ale niekoniecznie musi zmieniać stan prawny. Wystarczy, że zmieni się percepcja tej nieruchomości w oczach potencjalnego nabywcy. I na przykład to, co teraz robię z Mikołajem w Skarbcu Kamienic, to jest bardzo często soperowanie najpierw na percepcji, co z daną nieruchomością się stanie. Tak? Przedstawienie planu. Zresztą deweloperzy robią to nagminnie. Tak? Pokazują wam, tu jest trawa, a tu jest wizualizacja. Tak? I to jest to, co będzie. Natomiast jak uświadomicie sobie, że my niekoniecznie musimy operować na nieruchomości, niekoniecznie musimy w niej grzebać, tak? Niekoniecznie musimy o nią dbać. To nie jest tak, że te wszystkie czynności czasochłonne, które dla mnie były najbardziej bolesne, bo były też najbardziej ograniczające. Ja czuję, że doba ma 24 godziny. Czuję też, że z wiekiem jakby chęć do tego, żeby pracować do drugiej w nocy się kurczy. Tak? I ważne jest to, że nie musicie tego robić. Tak? Im więcej osób jest tutaj na rynku, bo pamiętajcie, że tak jak teraz siedzicie tutaj w miejscach, to prawdopodobnie tworzycie taki łańcuch pokarmowy inwestorów. To znaczy, że jedna osoba jest w stanie kupić na przykład grunt, tak? Odrolnić go, doprowadzić do jakiegoś momentu i sprzedać. Kolejna osoba może uzyskać odpowiednie pozwolenia, doprowadzić media, sprzedać. Kolejny inwestor może to zabudować, sprzedać. Następny może to podzielić i sprzedać. Jeszcze następny może to podnająć, znaczy wynająć i podnająć. Tak? Na rynku tworzy się cały taki asortyment inwestorów, co jest o tyle bardzo dobre, że jak ktoś kiedyś mi powiedział, że inwestycje nieruchomościowe są mało płynne, to powiedziałem, że to jest niemożliwe. Nieruchomością można obrócić w ciągu kilku godzin. Na cesji na przykład. Tak jak Ela opowiadała wam o rynku pierwotnym, ja robiłem już spokojnie kilkanaście cesji, które dotyczyły zablokowania nieruchomości i natychmiastowej cesji tej nieruchomości następnemu inwestorowi. Co stanowiło moją przewagę? To, że ja mam lepszy dostęp do tej nieruchomości i więcej doświadczenia na przykład, jeżeli chodzi o wymyślenie tego, co z tą nieruchomością trzeba zrobić. Bo pamiętajcie, że nieruchomości
dla was, dla mnie, dla was, fizycznie ona jest taka sama. Tak? Ona się nie różni. Natomiast wyobraźni, to, co robimy w wyobraźni, to, co robimy na zasadzie naszego doświadczenia, to jest ta różnica, która powoduje, że jesteśmy w stanie wymyślić, jak na tej nieruchomości zarobić 20 tysięcy albo 120 tysięcy. Tak? Oczywiście potem dochodzą też umiejętności negocjacyjne i to, co zapiszemy sobie w umowie, bo jeżeli umówicie się, że za tą nieruchomość nie musicie płacić, a ja się właśnie wyspecjalizowałem z tym, że ja bardzo często za nieruchomości nie płaciłem, w moich takich kanonach sukcesu w ciągu ostatnich 10 lat mam na przykład 2 hektary gruntu, które kupiłem za 1000 zł, a w tej chwili jest wyceniane na 500 000. Wystarczyło tylko doprowadzić do pewnych zmian związanych ze studium uwarunkowań w gminie i zostaje zupełnie inna wycena przedstawiona. 2 lata temu udało mi się kupić lokal w cenie niecałych 90 zł za metr kwadratowy. Lokal, który aktualnie jest lokalem mieszkalnym. Jeszcze nie zakończyła się jego transformacja prawna, ale po jego transformacji prawnej wycena jest na 2600 za metr kwadratowy. Więc to są takie też rzeczy, które możecie robić. Oczywiście problem jest taki, że takie strzały powtarzają się raz na 10 lat. Natomiast ważne jest, chciałbym wam tak uświadomić taką właśnie kluczową rzecz, jedną, żebyście wynieśli z mojej prezentacji, że na nieruchomości inwestor zarabia, jak albo zmieni jej stan, przy czym to może być stan fizyczny i prawny, albo zmieni jej percepcję w oczach nabywcy. Tak? Czyli możecie to nazwać marketingiem, a możecie to nazwać znalezieniem pewnego rozwiązania, które, z którego ktoś ma skorzystać. Natomiast niekoniecznie musi się zmieniać ta nieruchomość. Wystarczy, że zmieni się otoczenie tej nieruchomości, czyli na przykład w przypadku lokalu zmieni się budynek, zmieni się ulica, albo też w przypadku gruntów zmieni się na przykład dostęp do mediów, zmieni się zagospodarowanie przestrzenne, zmieni się wizja urzędników co do danej nieruchomości. I moim zdaniem możecie albo zajmować się częścią fizyczną nieruchomości, albo zajmować się częścią prawną nieruchomości, albo zajmować się taką właśnie percepcją, co z nieruchomością można zrobić. I piękne jest w nieruchomościach to, że macie tak naprawdę kilkadziesiąt sposobów, w jakich jesteście w stanie na nieruchomości zarobić. Ja wam przedstawiłem 3 moje. Mam nadzieję, że któryś z nich się przyda i napiszecie do mnie kiedyś: a Mariusz, byłem na takim twoim wystąpieniu i zarobiłem i super. Dziękuję bardzo.